Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj mam dla Was takiego oto slajma. Zakupiłam go w Pepco za 19,90, czyli za 20 zł. Jest w praktycznym pudełeczku i przede wszystkim jest go mega dużo. Ale zanim zaczniemy i zanim go zacznę rozrywać i zanim go pokażę, to pamiętaj o tym, żeby mnie zasubskrybować i koniecznie włączyć dzwoneczek, wtedy zawsze będziesz na bieżąco i żaden film Cię nie ominie. Słuchajcie, pamiętajcie też, że jestem na Instagramie, więc zapraszam na Instagrama. Tam również klikajcie, obserwujcie, wrzucamy ciekawe zdjęcia i różne filmy. Więc zapraszam serdecznie, a teraz przechodzimy do naszego slajma. Ach, nawet coś tu już na mnie poleciało. Jest taki, nie wiem, czy widzicie, ale wylatuje ze wszystkich stron. Jak galaretka. Nie wiem, czy po dłuższym zabawie zrobi się taki bardziej ciągnący, ale wyciągamy i zaraz się wszystko okaże. Zobaczcie, ile jego jest. Chyba jak za 20 zł, to uważam, że jest go dość dużo. Taka galareta. Dobra, wezmę sobie mniejszy kawałek, żeby zobaczyć, czy po chwili jakiejś zabawy da się z niego zrobić troszkę bardziej takiego glutka, który się ciągnie. Jak na razie nie. Ale na pewno fajnie się go ściska. I skacze na różne strony. Więc pamiętajcie, żeby posprzątać zawsze pokój. O, tak, patrzcie. Powoli, powoli mam wrażenie, że wyrabia mi się w rękach. Więc może jednak uda się z niego zrobić, a może i nie. Ciągniutka. Dobra, sprawdzamy jak teraz. No może. Słuchajcie, ja będę go sobie tak gniotła, ale w międzyczasie powiem Wam, że on również występuje w innych wersjach kolorystycznych, więc możecie go sobie zakupić w takim kolorze, jakim Wam się podoba. Ja akurat wybrałam zielony, bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście ten slime jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia. Jeszcze tylko zrobimy test nosa. Nie, nie pachnie. Ma taki neutralny zapach, więc to jest na bardzo duży plus, bo niektóre slimy niezbyt ładnie pachną. Jak na razie nie widać, żeby z niego się zrobił taki lejący, bardzo wodnisty, ale też nie jest źle. Rozrywa się. Jest na pewno przyjemny do zabawy. Można go sobie spokojnie ugniatać. Nie lepi się też przede wszystkim do rąk. Ręce też nie są brudne. To też jest na duży plus. Ale wiecie co, żeby sobie uatrakcyjnić tą zabawę, żeby może ten slime był o wiele ciekawszy, pamiętajcie, że można dodać do niego jakieś dodatki typu brokat. Ja sobie dzisiaj przygotowałam brokat. Zobaczcie. Ten brokat. O nie, cały mi się prawie wysypał. Ale to nic, zaraz go pozbieram. Brokat również zakupiłam w Pepco, możecie to zrobić przy okazji. Kosztował mnie około 4 zł. Co prawda mój jest już tutaj wymieszany i wygląda właśnie tak. Ja już go sobie wymieszałam. Tutaj mam takie praktyczne pudełeczko, które używam. Pudełeczko, nie wiem czy rozpoznajecie, ale jest num-nums. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to zapraszam Was oczywiście po tym filmie. Możecie do niego płynnie przejść. Patrzcie, wysypiemy sobie tutaj dużo brokatów. Niech się świeci i zobaczycie, jak on fajnie wygląda. U mnie jest pomieszany ten brokat, bo ja już się wcześniej takim slajmem bawiłam. Takim slajmem się bawiłam i też do niego dodawałam brokat, więc mniej więcej wiem, jaki wyjdzie efekt. Wy musicie poczekać na finał, ale to super wygląda. Przede wszystkim taki slajm po dodaniu dodatków robi się też troszkę ciekawszy,
nawet jeżeli chodzi o zgniatanie w rękach, jego konsystencja jest już troszkę inna. Zaraz Wam pokażę, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Jeszcze nie zmieszał się tak cały, ale przepięknie się błyszczy. Tak jak moje ręce. Więc... Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna zabawa, a przede wszystkim niski koszt tej zabawy. Zobaczcie, ja będę sobie... Ale to się fajnie rozlało. Widać? Patrzcie, jeszcze tutaj sobie dosypię. Trochę dodam brokatu. On nam się... Zrobimy tak. Nam się tam wymiesza w środku. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jak ten brokat w środku przechodzi. Bardzo ładnie. Fajna sprawa, fajna zabawa, więc ja Wam to serdecznie polecam. Zobaczcie! Ale fajnie się tym bawił. Dobra, więc żeby nie przedłużać, ja się będę z Wami żegnać. Pamiętajcie o Instagramie i zostawcie dla mnie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się filmik, a będę częściej testowała takie przeróżne slajmy z różnych sklepów. Więc buziaki, trzymajcie się, pa!